Jest teraz świetna, świeża atmosfera po deszczu. Zobaczcie, kochani Państwo, piękne różne gatunki drzew. Piękne różne, wspaniałe, egzotyczne rośliny, których na pewno nie ma w Niemczech ani w Polsce. No chyba, że w ogrodach botanicznych. Także oczywiście po 3 stycznia wrócę do mojego stołu z kartami. Natomiast teraz na urlopie nie mam żadnej talii kart ze sobą, ponieważ przez 2 tygodnie postanowiłam po prostu nie wróżyć i dlatego puszczam Wam po prostu filmiki tutaj z mojego pobytu, byście zobaczyli ze mną, byście troszkę ze mną, kochani subskrybenci, widzowie, pobyli w tej pięknej, egzotycznej, letniej atmosferze, ponieważ u nas zimno, zima w Europie. Zobaczmy, jak pięknie tutaj wszystko wygląda, bujna przyroda, zielone, piękne niebo, białe, zielone drzewa, roślinność jest piękna. Tutaj dużo ogrodników widzę, dba, podlewa. Deszcze są tutaj bardzo rzadkie na wyspach Zielonego Przylądka. Wyspy Zielonego Przylądka należą do Wysp Afrykańskich, natomiast językiem administracyjnym jest to język portugalski. Oczywiście zapraszam Państwa do komentowania, do lajkowania, do nowych subskrypcji. Zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzania mojego kanału codziennie i na wróżby indywidualne. Oczywiście zapraszam na kontakt ze mną poprzez e-mail. Poprzez e-mail, który znajdą Państwo pod moim filmikiem i również w komentarzach, w różnych filmikach, szczególnie tych z wróżbami, zawsze umieszczam mój adres e-mailowy, na którym Państwo zawsze odpowiem. Kaktusy. Widzą Państwo różne odmiany kaktusów, naprawdę bardzo, bardzo rozmaite. Piękne kwiaty, oczywiście drzewa z kwiatami, których u nas nie ma. Słyszą Państwo odgłosy natury. Te piękne, różne ptaszki tutaj są. Widzimy tutaj piękną drogę kaktusową przed nami. Do tego ogrodu botanicznego, który jest w Santa Maria na wyspie, wstęp kosztuje 5 euro. No i można tutaj spędzić naprawdę piękny czas. W pięknej, niesamowitej atmosferze. Można tutaj wypić również sobie kawę, zjeść coś. Mamy ptaszki. No przede wszystkim